I ruszyły. Oj, stracił nieco na starcie Cerwing. Jest na ostatniej pozycji, ale już doszedł do stawki. Tam nie bardzo jest chętny do prowadzenia. Na czele w końcu jednak Afrak, na drugiej pozycji Cerwing, na trzecim miejscu Cepton, na czwartej pozycji galopuje Espona, za nimi Achmat z Wildenem i na ostatniej pozycji Sapin. Wolniutko, wolniutko prowadzi Afrak przy wewnętrznej bandzie Cerwing od pola Cepton. Na czwartej pozycji jest Pona, na piątym miejscu Achmat, na szóstej pozycji plasuje się Wilden i na siódmej Sapin. 1600 metrów do celownika, utrzymuje prowadzenie Afrak, na drugiej pozycji Cepton, na trzecim miejscu galopuje Cerwing, na czwartej pozycji jest Pona, na piątej Wilden, szósty Achmat i siódmy Sapin. Za moment konie wejdą w łuk na prowadzeniu Afrak. Za Afrak galopują przy wewnętrznej Cerwing, a od pola Esponna i Cepton. Później Achmat, Wilden i Sapin. 1000 metrów do celownika. Wciąż Afrak. Afrak przy wewnętrznej bandzie Cerwing. Na trzeciej pozycji galopuje Espona. Na czwarte miejsce przesunął się Sapin. Jest tam też Cepton. Dużym kołem Achmat i ostatni jest teraz Wilden. I za moment wyjście na prostą finiszową. Na prostą wyprowadza Afrak. Afrak. Na drugiej pozycji Espona. Ruszył do boju Cerwing, przy wewnętrznej bandzie dobrze finiszuje Sapin, ale Afrak na prowadzeniu. Afrak, Afrak i Cerwing, Afrak, Cerwing. 250 metrów do celownika, Afrak atakowana jest przez Cerwinga. Afrak, Cerwing, do boju rusza Achmat. Afrak, Cerwing, Cerwing musiał zmienić tor. Afrak, Cerwing, Achmat. Afrak, Cerwing, Achmat, ale w celowniku. Afrak razem z Cerwingiem na trzeciej pozycji Achmat.